Celi. Kłopoty z bramkarzami ma Widzew. Kontuzja Olszewskiego i Ludwikowskiego spowodowała, że Łodzianie wypożyczyli z warszawskiej gwardii Tomasza Lecha. W 22 minucie ten nowy nabytek Widzewa jednak zupełnie nie popisał się. Odbija piłkę po strzale Rafała Szweda i Litwin Ramelis uzyskuje prowadzenie dla drużyny Stomilu Olsztyn. 7 tysięcy kibiców oglądało w Olsztynie ten mecz i tę oto bardzo ładną bramkę Macieja Terleckiego. Łodzianie opromienieni zwycięstwem w środę nad krakowską Wisłą chcieli wywieźć także punkty z gorącego terenu w Olsztynie, ale od czego są Litwini w barwach Stomilu? 68 minuta i Preksaitis zapewnia zwycięstwo Stomilowi i cenne punkty pozostają w Olsztynie.